We wnętrza pokoi mieszkalnych wprowadziliśmy w sposób kulisowy małe formy, przede wszystkim akwarele, miniatury i zaskakujące rysunki na kalkach oraz rysunki kostiumowe, barwne przez Jana Matejkę, kolorowane akwarelą. Niewątpliwie dla naszych gości zaskoczeniem będą trzy miniatury. Pierwszą zawdzięczamy dzięki wypożyczeniu Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest to autoportret Jana Matejki w formie niewielkiej, 30 mm na 40. Konterfekt malowany jako prezent dla jego żony Teodory, oznaczony datą 26 marca 1867 rok. Jan Matejko namalował tę miniaturę na podstawie swojego wcześniejszego autoportretu w owalu. Kolejne dwie miniatury to miniatura należąca do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i miniatura wypożyczona z prywatnych zbiorów. Dzięki uprzejmości właścicieli, obiekt z własną historią, niezwykłą, zahaczającą również o losy Polaków w czasie II wojny światowej. Obydwie miniatury malowane farbą olejną na kości słoniowej z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. I wreszcie akwarele. Matejko kończy swoje spotkanie z akwarelą w formach wielkoformatowych w swoim wielkim opus magnum, jakim jest polichromia Kościoła Mariackiego. Projektuje na potrzeby tej dekoracji wielkoformatowe przedstawienia zarówno aniołów, jak i chórów anielskich, czy wreszcie form roślinnych, geometrycznych, które potem zostaną z tych projektów przeniesione dekoracje na ściany w kościele. Ale wszystkie te projekty przez niego wykonywane są przez niego kolorowane barwnie akwarelą i kilka takich przedstawień również demonstrujemy naszym widzom, zachęcając oczywiście widzów do odwiedzenia Kościoła Mariackiego w Krakowie. Zapraszam Państwa do Muzeum Dom Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie na nową wystawę czasową Bez retuszu Jan Matejko.